Teatru. Proszę Państwa, parę lat temu poprosiłam Janusza Tencera, prywatnie mojego brata, żeby tak poszukał może we współczesnych komediach, może amerykańskich, innych, o tematyce żydowskiej. Coś ciekawego. No i mogę powiedzieć, że już chyba rok czasu mamy przetłumaczoną przez Janusza Szabasową Dziewczynę. Janusz Tencer, na pewno go znacie, jest lekarzem, profesorem medycyny, ale tak się zdarza, że pisze teksty, śpiewa i robi różne rzeczy. I myślę, Januszu, ja ciebie poproszę, żebyś powiedział parę słów o dzisiejszym czytaniu. Dzień dobry, nie będę długo mówił, tylko chciałem się trochę przyznać do pewnej rzeczy, bo faktycznie Gołda poprosiła mnie jakiś rok czy dwa lata temu, żebym coś poszukał i faktycznie znalazłem kilka ciekawych sztuk, które przeczytałem i ta absolutnie mnie zafascynowała. Przede wszystkim zafascynowała mnie dlatego, że reprezentuje humor, humor w stylu Woody Allena. Jestem niesamowitym fanem Woody Allena. Ja wiem, że jego albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja go kocham. Ale to, czego nie zrobiłem wówczas, to nie zobaczyłem, kto to jest taki ten Daniel Simon, który tą sztukę napisał. Dopiero później poszukałem trochę informacji o nim i coś okazało. To pan, który już faktycznie zmarł kilka lat temu, zresztą w podeszłym wieku, zmarł w 2005 roku, miał już 86 lat i był faktycznie nauczycielem Woody Allena. Woody Allen powiedział o nim, wszystko, czego nauczyłem się o komedii, nauczyłem się od Daniela Simona. Ja myślę, że to o czym świadczy i fakt, że właśnie ten humor, który moim zdaniem widać i słychać, ten intelektualny, ten autoironiczny, ten bardzo żydowski humor jest w tej sztuce i poznacie pewnie właśnie ten typ z filmów Woody'ego Allena. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszam.